wstawione zostać, to jeszcze mnie zweryfikuj, czy jest ok. No dobrze jest. Będzie, nie? Dobry wieczór wam wszystkim, bardzo serdecznie was witam w dosyć takim wydaniu nietypowym, mianowicie wieczornym. Jesteśmy tu na spacerze. Wiem, że poświata pomarańczowa tutaj rządzi. Dzisiaj temat pojedynki. Chciałbym wam wyjaśnić różnicę między czasownikiem können, móc, potrafić, czasownik modalny to jest, a czasownikiem kennen, znać. Z racji też dużej ilości przeprowadzonych lekcji, gdzieś tam zadań, które mam na Facebooku czy na swoim kanale, wiem, że mylicie te dwa czasowniki ze sobą, zwłaszcza w odmianie. Gdzieś one się na tyle są podobne do siebie, że mają prawo się pomylić i to się też dzieje. I chciałbym wam to wyjaśnić właśnie, te różnice między jednym a drugim czasownikiem. Wygląda to tak. Ja potrafię, to jest ich kann. Na przykład ja potrafię to zrobić. Ich kann das machen. Ja potrafię śpiewać. Ich kann singen. Natomiast czasownik kennen, ja znam coś, to jest ich kenne. I założenie jest takie, że czasownik kennen nie łączy się z innymi czasownikami, tylko jest czasownikiem sam dla siebie. Na przykład znam tego człowieka. Ich kenne diesen Menschen. Pytanie, czy ty znasz tego człowieka? Kennst du diesen Menschen? My znamy tę kobietę. Wir kennen die Frau. Natomiast my potrafimy, to jest wir können. I czasownik modalny können ma to do siebie, że się będzie sklejał z innym czasownikiem. My potrafimy to naprawić. Wir können das reparieren. My potrafimy to zbudować. Wir können das bauen. Jeżeli użyjecie formy wir können das bauen, to znaczy my znamy to budować. To jest błąd, nie ma czegoś takiego. Zapamiętajcie, że kennen jest czasownikiem, jakby to powiedzieć, autonomicznym. On się pojawi sam dla siebie. Nie ma możliwości, żeby się skleił z innym czasownikiem. Natomiast können, owszem, jakby z natury, z definicji, będzie się kleił z innym czasownikiem. Też błędy popełniacie, gdy odmieniacie w czasie przeszłym. Na przykład, gdy chcecie powiedzieć, ja potrafiłem coś zrobić. I to jest po niemiecku ich konnte. Können, konnte, gekonnt. To są formy podstawowe czasownika können. Ja potrafiłem to naprawić. Ich konnte das reparieren. Ja mogłem to powiedzieć. Ich konnte das sagen. Ja mogłem to zobaczyć. Bo było blisko, bo było jasno, bo miałem lornetkę. Ich konnte das sehen. Ja mogłem tam pojechać, ale nie wykorzystałem tej szansy. Ich konnte dahin fahren. Nie? Macie tam czasownik, macie tam samogłoskę o, wynikającą z tego, że können to jest o umlaut, czyli niejako w czasie przeszłym umlauty znikają, dlatego jest o. Jaki błąd często popełniacie? Mówicie ich kannte, a na przykład ich kannte das fahren, dahin fahren, to jest błąd. Kannte to jest czas przeszły od kennen. Czasownik kennen znać, preteritum jego, to jest kennen, kannte, gekannt. Dlatego ja znałem tego człowieka. Ich kannte diesen Menschen. Ja znałem tę kobietę. Ich kannte, nie konnte, nie od können, móc. Ich kannte die Frau. My potrafiliśmy tam potrafiliśmy ich odwiedzić, mogliśmy ich odwiedzić, bo mieliśmy szansę, możliwość, czas, dojazd jakiś. Wir konnten sie besuchen, ale my znaliśmy tych ludzi. Wir kannten diese Menschen, albo die Leute. Nie? I często też w perfekcie się pojawia błąd, ponieważ w perfekcie jest od können, jest gekonnt. A perfekt od kennen jest gekannt. Czyli macie gekonnt i gekannt. Czyli formy, które no, różnią się raptem tylko jedną literą, nie? Jedną samogłoską. To jest mało. I dlatego te błędy się pojawiają, ponieważ łatwo popełnić ten błąd. Łatwo popełnić.
Przy czym zaznaczam, że perfekt modalnych jest troszeczkę inaczej budowany. Jeżeli ktoś nie zna, powiem parę zdań. My mogliśmy tam pojechać w perfekcie. Wir haben dahin fahren können. Nie wiem, czy dla Was jest to szok, nowość. W perfekcie, jeżeli chodzi o modalne, nie przekształcamy w gekonnt. Używamy können w bezokoliczniku. Inny przykład. Oni mogli to naprawić. Oni mogli naprawić tę maszynę, dodajmy może tak. Sie haben die Maschine reparieren können. W perfekcie z modalnymi können stoi na końcu nieprzekształcony w gekonnt, tylko jako bezokolicznik. Oczywiście stojący na początku haben wskazuje, że to jest perfekt, nie? Natomiast w perfekcie czasownik können, na przykład spotyka się jakiś starszy człowiek z wnuczką jakiejś innej kobiety i mówi: ja znałem twoją babcię. Ich habe deine Oma gekannt. Ich habe deine Oma gekannt. No bo byliśmy rówieśnikami, nie? A twoja babcia już nie żyje. Wir waren gleichaltrig und... co tam sobie powiedziałem dalej? Musimy to przeciąć. Okej. Okay. Dobra. I jeszcze parę przykładów. Porównając. Ja potrafię do ciebie... Ja mogę do ciebie przyjść. Jak to powiecie? Ich kann zu dir kommen. Ich kenne zu dir kommen nie ma sensu. Oznacza to, ja znam do ciebie przyjść. Ich kenne łączy się w ogóle z akusatywem, dlatego tam będzie ktoś lub coś w akusatywie. Na przykład, ja go znam. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Błędem by było, ich kann ihn. Ja mogę go. Dochodzi do sytuacji, w której brakuje nam. To zdanie jest niepełne. Nie wiem, czy to słyszycie, czujecie. Ich kann ihn coś tam. Ich kann ihn besuchen, mogę go odwiedzić. Ich kann ihn anrufen, mogę do niego zadzwonić. W czasie przeszłym preteritum ja mogłem go odwiedzić. Ich konnte, nie kannte. Kannte pochodzi od kennen. Ich konnte ihn anrufen, mogłem do niego zadzwonić, czy też mogłem go odwiedzić. Ich konnte ihn besuchen. I w perfekcie ja go znałam. Ja go znałem. Ich habe ihn gekannt. Nie gekonnt. Gekonnt, patrzcie na to o. To o pochodzi od können. Od können, z którego znika umlaut. To wszystko. Krótko i sprawnie na temat. Napiszcie w komentarze, czy Wam się podoba ta nowa aura. Jeszcze jest jesienna, chociaż oczywiście ta lampa daje nam tutaj barwę pomarańczową, która tutaj dominuje zdecydowanie. Zapraszam do opisu filmu, tam znajdziecie możliwość, tam informacje na temat, jak możecie się ze mną uczyć, czy uczestnicząc jako członek mojej zamkniętej grupy na Facebooku, czy też uczestnicząc w live'ach, które robię na YouTubie, czy też mając dostęp do Quizletu, czyli do aplikacji, w której robię lekcje online. Dziękuję za uwagę, lecę do domku na kolację. Dobranoc. Poszło. Pięknie, no co widzisz? Wyrobiliśmy wszystko. Powiem ci, że spoko, no. Czyli nie bierzesz się za takie gadki, że gdzie jesteś, co robisz? Nie.